Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zacznę od wyrażania pewnej pretensji. Naukowcy są zazwyczaj uważani za osoby, które zadają trudne i ambitne pytania, podczas gdy my tutaj dywagujemy sobie nad pytaniem, które jest kompletnie nieambitne i ani nie jest też w ogóle trudne. Jest to pytanie trywialne i nieciekawe, dlatego że wskazać rzeczy, których nie wiemy, jest bardzo łatwo, jest tego cała masa. W zasadzie trudniej byłoby wskazać jakiekolwiek rzeczy, które w ogóle wiemy. To byłoby ciekawsze pytanie. Natomiast ponieważ temat jest nieambitny, to będę mógł coś na ten temat powiedzieć. No, kilka już przykładów tego, czego nie wiemy, zostało tutaj roztrząsanych. No, nie wiemy, co to jest ciemna energia, ciemna materia. Są jakieś próby atakowania tego problemu, to oczywiście, ale póki co wszystkie są nieskuteczne. No, słynne pytanie o kwantową grawitację, której też nie znamy. No, niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale w zasadzie jak ktoś jest złośliwy, to bym mógł powiedzieć, że trzeba było obchodzić setną rocznicę nieodkrycia kwantowej teorii grawitacji. Ja oczywiście jestem daleki od bycia złośliwym. Natomiast to jest tak, że nie ma kandydatów, jest mnóstwo kandydatów i są to takie proste pytania, których jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć. Ale jest cała masa pytań, na których nie dość, że nie znamy odpowiedzi, to w ogóle nie wiemy, jak się nawet zabrać za udzielanie tej odpowiedzi. Nie wiadomo, gdzie zacząć. Są wiele trudniejsze pytania, na przykład dlaczego mamy cztery wymiary czasoprzestrzeni, a nie więcej. Dlaczego mamy czas, który się różni czymś od przestrzeni, a w zasadzie to czym on się w ogóle różni, bo matematycznie to się prawie nie różni, chociaż odczuwamy czas jako coś zupełnie innego. Nikt nie ma zielonego pojęcia, jak się zabrać za udzielenie odpowiedzi. Dlaczego stała planka wynosi tyle, co wynosi? Dlaczego mamy takie, a nie inne cząstki? Dlaczego mamy elektrony, miony i tam jakieś kwarki i tak dalej, a nie ma nic innego poza tylko takim rodzajem cząstek? No, wszystkich rodzajów cząstek, jakie znamy, jest bardzo niewiele. Dlaczego tak jest? Nikt nie ma zielonego pojęcia i nikt nie ma pojęcia, jak się w ogóle zabrać za udzielenie tych odpowiedzi, więc tak naprawdę my bardzo mało wiemy według mnie, my prawie nic nie wiemy. Ja tak naprawdę miałbym dużą trudność ze wskazaniem czegokolwiek, co my wiemy na pewno, poza tym, że zapewne się mylimy w większości rzeczy. Ale za to chciałbym zacząć od kilku cytatów jeszcze, bo nie wszyscy się zgadzają z tą opinią. Wielu fizyków było odwrotnego zdania i chciałbym najpierw przeczytać właśnie takie refleksje na temat tego, co wiemy, a czego nie wiemy z ust słynnych ludzi. Najpierw taki słynny cytat z Maxa Plancka, jednego z ojca i matki teorii kwantowej. I on wspominał tak. Kiedy rozpoczynałem studia fizyczne w 1880 roku i u mego czcigodnego nauczyciela Filipa von Joliego zasięgałem opinii na temat warunków i perspektyw moich studiów, przedstawił on mi fizykę jako naukę wysoko rozwiniętą, prawie całkowicie dojrzałą, która po ukoronowaniu jej osiągnięć dzięki odkryciu zasady zachowania energii miała już wkrótce przyjąć ostateczną postać. Wprawdzie w tym czy innym zakątku pozostaje jeszcze do zbadania i usunięcia jakiś pyłek czy pęcherzyk, ale jeśli chodzi o system jako całość, to jest on zabezpieczony dość dobrze, a fizyka teoretyczna wyraźnie zbliża się do osiągnięcia takiej doskonałości, jaka od stuleci jest właściwa geometrii. Na szczęście Planck nie posłuchał rady i poszedł na studia fizyczne i dokonał jednej z największych rewolucji w świecie fizyki. Ale to nie była jedyna taka osoba. Otóż Albert Michelson, polskiego pochodzenia fizyk noblista, który wykonał słynny eksperyment, który doprowadził 5 lat później do odkrycia teorii względności, szczególnej teorii względności, czyli był jakby też praojcem tej kolejnej wielkiej rewolucji, w 1899 roku powiedział tak, czyli 6 lat przed odkryciem teorii względności. Wszystkie najważniejsze fundamentalne prawa i fakty w fizyce zostały już odkryte i tak dobrze ustalone, iż jest znikome prawdopodobieństwo, że zostaną one uzupełnione w wyniku nowych odkryć. Kolejny, największy przewrót, jaki sobie można wyobrazić, teoria względności, teoria kwantowa, obaj twórcy wątpili, czy w ogóle warto się zajmować fizyką, bo w zasadzie wszystko wiadomo. No i po tej spektakularnej kompromitacji można pomyśleć, że mądrzy ludzie przestaną wygadywać takie bzdury, bo doświadczeni, nauczeni tym doświadczeniem trochę spokornieją. Ale gdzie tam? Otóż noblista Max Born, kolejny twórca teorii kwantowej, powiedział tak w 1928 roku. Fizyka będzie skończona za pół roku. I on to powiedział w momencie, kiedy teoria kwantowa powstawała jeszcze i co pół roku w zasadzie odkrywano jakieś nowe zupełnie rzeczy, których nikt nie potrafił wyjaśnić, tam równanie Diraca, dwa różne odkryto i tak dalej. I on to powiedział w środku tej rewolucji, że już w zasadzie wszystko wiemy. Teraz tak, 50 lat później
czcigodny Stephen Hawking wysunął następujące przypuszczenie, cytuję, cel fizyki teoretycznej zostanie osiągnięty w niezbyt odległej przyszłości, powiedzmy do końca naszego wieku. 20. oczywiście. Otóż Hawking bardzo chętnie porównywał się do jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego fizyka wszechczasów, Isaaca Newtona. Robił to bardzo często i z jakichś powodów widział przyczynę tego porównania. No to zapytajmy się, co na ten temat sądził Isaac Newton. A Newton powiedział coś takiego. Sądzę, że jestem jedynie dzieckiem bawiącym się na plaży, podczas gdy przepastny ocean prawdy leży przede mną nieodkryty. Zostawiam Państwu ocenę tego, który punkt widzenia jest właściwy. Moją własną opinię już wyraziłem. No, z odkrywaniem rzeczy jest oczywiście trudno. Człowiek jest jako prymitywny organizm jest pozbawiony kreatywności w zasadzie i trudno mu coś nowego wymyśleć, a jeśli się to udaje, to jest okupione wielkim wysiłkiem. Jeszcze parę cytatów na okoliczność tego, co się działo przy odkrywaniu teorii kwantowej. Otóż Wolfgang Pauli, też noblista i jeden z najwybitniejszych mózgów w ogóle wszechczasów, w czasie, gdy odkrywano teorię kwantową, mówił tak. Fizyka jest dla mnie za trudna i żałuję, że nie zostałem aktorem komediowym lub kimś w tym rodzaju, żeby nigdy więcej nie słyszeć o fizyce. I tak dalej. Hendrik Lorentz, jeden z praojciec teorii względności, powiedział tak. Straciłem przekonanie, że moja praca naukowa prowadziła do obiektywnej prawdy i nie wiem, po co żyłem. Żałuję, że nie umarłem 5 lat wcześniej, gdy jeszcze wszystko wydawało mi się jasne. Więc generalnie odkrywanie rzeczywistości jest trudne i frustrujące. Prawie nic nie wiemy według mnie i to jeszcze ten stan się dosyć długo utrzyma. Ale mimo wszystko chciałbym zakończyć nie aż tak pesymistycznym, ciemnym scenariuszem. Chciałem pokazać coś, co uważam za ciekawą obserwację, do której się przyczyniłem i chciałem na ten temat coś powiedzieć. Otóż w zeszłym roku, który dla większości ludzi był bardzo nieszczęśliwy, ale kilka ciekawych rzeczy udało się też zrobić. Opublikowałem taką pracę, którą chciałem teraz powiedzieć, tylko walczę ze swoim iPadem, żeby być w stanie podzielić się tym. Ojejku, moment, jeszcze raz spróbuję. Jak widać, technologia nie przerasta. Zaraz spróbuję. No, zobaczmy, co zadziała. Nie zadziała. Opublikowałem taką pracę z niejakim Arturem Eckertem, która się okazała jednym z najczęściej czytanych artykułów w całym tym roku, bo to, ten slajd jest nieaktualny, ale to w tym momencie dobija do 50 tysięcy przeczytań, to jest niezłym efektem. Otóż myśmy napisali artykuł na temat tego, skąd się bierze mechanika kwantowa i dosyć bezczelny jest artykuł, dlatego że stawiamy tezę, która jest mimo wszystko trudna i od 100 lat mniej więcej, o teraz mi się coś uda, przepraszam, bo jeszcze walczę z technologią, od 100 lat mniej więcej problem jest bardzo mocno zagadkowy. Otóż zacznijmy od tego, żeby przypomnieć krótko, co to jest teoria kwantowa i co jest w niej dziwnego. Richard Feynman w swoim podręczniku do mechaniki kwantowej robi taki rysunek na początku tego podręcznika i mówi, że w zasadzie całą teorię kwantową to się da zrozumieć i to jej dziwność da się zrozumieć na bazie kilku prostych postulatów, które można wydedukować z takiego eksperymentu z podwójną szczeliną. On podaje te postulaty. Jeden z nich jest taki, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna i że jak robimy pomiar kwantowy pojedynczego układu, to wynik nie da się przewidzieć, jest on losowy i jest to losowa nieprzewidywalność, czysty indeterminizm. Po prostu prawa fizyki nie są przewidywalne. Po drugie, jeśli układ jakiś kwantowy czy jakikolwiek inny tak naprawdę może ewoluować na kilka różnych możliwych sposobów. Na przykład jeśli mamy cząstkę, która może dotrzeć do detektora na dwa różne sposoby, dwiema różnymi drogami, to ta cząstka będzie realizować dwie drogi naraz. Ona będzie się poruszać dwiema drogami naraz i trzeba uwzględnić każdą z tych możliwości, żeby wyznaczyć prawdopodobieństwo dotarcia do detektora, dlatego że nic pewnego nie ma. Możemy liczyć tylko prawdopodobieństwa i cząstka zachowuje się tak, jak gdyby była w wielu miejscach naraz, podróżowała wieloma drogami naraz. I po trzecie, żeby opisywać takie prawdopodobieństwa, to trzeba używać liczb zespolonych. No więc my, może jeszcze przytoczę komentarz Feynmana po tym eksperymencie. Jest on następujący, go będę teraz na żywo tłumaczył, więc proszę nie bić mnie, jak mi się nie uda. Można by nadal zadać pytanie,
jak to wszystko działa, jaka jest maszyneria, która stoi za tymi wszystkimi dziwnymi prawami. Nikt nie znalazł żadnej maszynerii, która za nimi stoi. Nikt nie potrafi wyjaśnić w żaden bardziej fundamentalny sposób tego eksperymentu niż to, co ja właśnie zrobiłem. Nikt nie da żadnej głębszej reprezentacji tej całej sytuacji. Nie mamy żadnego pojęcia na temat jakiegokolwiek bardziej podstawowego mechanizmu, z którego te wszystkie rzeczy da się wydedukować. No więc nasza bezczelna praca, którą napisaliśmy z Arturem Eckertem, a Artur Eckert to nie byle kto, bo to kandydat Polski do Nagrody Nobla prawdopodobnie w nieodległej przyszłości. Stawiamy bezczelną tezę, że wiemy, jak to wyjaśnić i co więcej, stwierdzimy, że zawsze da się wydedukować z czegoś, co wszyscy dobrze znają, bo ze szczególnej teorii względności. Szczególna teoria względności to jest najczęściej kojarzona z takimi równaniami, które tutaj napisałem. To jest tak zwana transformacja Lorenza i to jest opis tego, co się dzieje, jak się zmieni układ odniesienia ze spoczywającego na taki, który się porusza ze stałą prędkością. I te wzory opisują, co się dzieje z czasem, co się dzieje z przestrzenią i prowadzi do różnych ciekawych zjawisk, takich jak dylatacja czasu i tak dalej. Ale nie wszyscy wiedzą, że te transformacje Lorenza to nie są jedyne rozwiązania założeń, które prowadzą do wyprowadzenia transformacji Lorenza. Otóż zawsze przy jakimkolwiek wyprowadzeniu równań szczególnej teorii względności istnieje jeszcze druga. I ona wygląda tak. I o ile ta pierwsza gałąź rozwiązań to są rozwiązania, które działają i mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prędkość obserwatora jest mniejsza niż prędkość światła i kompletnie się załamują, jak rozważamy prędkości nadświetlne, o tyle ta druga gałąź rozwiązań, która jest matematycznie dopuszczalna, działa tylko w sytuacjach odwrotnych, kiedy można poruszać się wyłącznie z prędkościami nadświetlnymi, a nie wolno się poruszać z prędkościami mniejszymi niż prędkość światła. I można się łatwo przekonać, że i pierwsze, i drugie równania zachowują wszystkie postulaty szczególnej teorii względności, są liniowe, zachowują prędkość światła i tak dalej, więc w zasadzie matematycznie nie ma żadnych przeszkód, żeby rozważać tę drugą gałąź rozwiązań. Natomiast nie robi się tego z różnych powodów, głównie dlatego, że jest jasne, że rozważanie nadświetnych obserwatorów czy obiektów prowadzi do zaburzenia zasad przyczynowości. Po prostu mogą się pojawić jakieś paradoksy, podejrzewa się, że jakiś paradoks dziadka się może pojawić i tak dalej. Otóż w naszej pracy z Arturem myśmy postawili taką tezę, że my sprawdzimy, co by się stało, jakby ten świat wyglądał, gdyby dopuścić istnienie takich rozwiązań. I okazało się, że to, co się okazuje, to nie jest żaden paradoks i nie dostajemy żadnej sprzeczności logicznej. Natomiast rzeczywiście prawa przyczynowości ulegają zachwianiu, ale dzieje się to dokładnie w taki sposób, jak mówi nam o tym mechanika kwantowa. Czyli uwzględnienie nadświetnej gałęzi rozwiązań, szczególnej teorii względności, prowadzi do rzeczywistości, do świata, w którym nie ma przewidywalnych wyników pomiarów. Światem rządzi przypadek do pewnego stopnia. Obiekty potrafią się znajdować w wielu miejscach naraz i jest to nieuniknione. I żeby opisywać prawdopodobieństwa i ewolucję układu w czasie, trzeba używać liczb zespolonych. No te trzy rzeczy na pewno potrafimy wydedukować z rozważania szczególnej teorii względności rozszerzonej o nadświetnych obserwatorów. Teraz tak. To na kilka sposobów mogłoby spowodować, że Einstein się przewraca w grobie, bo gdyby, że on nie cierpiał mechaniki kwantowej, jakiekolwiek sugestie, że ona ma cokolwiek wspólnego z jego ukochaną teorią względności, pewnie byłyby dla niego oburzające. A co gorsza jeszcze, to jest mowa o jakichś nadświetnych obserwatorach. No ale nie jest prawdą, że się przewraca w grobie, bo Einstein prowadzi konto na Twitterze, a ktoś to robi dla niego i nawet on naszą pracę cytował, więc ewidentnie się nie przewraca w grobie przynajmniej. Ja teraz mam jeszcze bardzo mało czasu, ale w tym krótkim czasie postaram się powiedzieć o jednej prostej rzeczy, którą można pokazać, a mianowicie jak ze szczególnej tej względności, w której pojawiają się obiekty nadświetne, pokazać, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna i to zrobić w bardzo elementarny sposób. Czyli jak pokazać, że jak się uwzględni nadświetne obiekty, to należy zapomnieć o deterministycznym świecie, w którym jest przyczyna i skutek. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy taki prosty diagram, na którym na pionowej osi jest czas, na poziomej osi jest jakiś kierunek przestrzenny. Mamy dwa oddalone obiekty, A i B, i one wysyłają sobie nawzajem nadświetną cząstkę. W punkcie A wysłana została cząstka nadświetna, w punkcie B została złapana. W wyniku tego wysyłania i łapania te cząstki A i B doznają odrzutu, więc zaczynają się poruszać jakimiś prędkościami.
No więc ze szczególnej trudności wiadomo, że jeśli mamy tego typu obiekty na tapecie, to zawsze znajdzie się inny inercjalny obserwator, który się porusza i patrzy na to wszystko, w którym to układzie inercjalnym sytuacja wygląda trochę inaczej i kolejność zdarzeń A i B uległa odwróceniu. W tym poruszającym się układzie odniesienia najpierw jest zdarzenie B, a potem jest zdarzenie A. Czyli w pierwszym układzie odniesienia cząstkę wysłaliśmy z A do B, a w drugim układzie odniesienia, który jest tak samo dobry, wszystko wygląda, gdyby ta cząstka była wysłana z B do A. I to jest jasne, to wszyscy to wiedzą, którzy mają cokolwiek w głowie na temat szczególnej teorii względności. Ale teraz chciałem zwrócić uwagę na następującą rzecz. Wyobraźmy sobie, że tę cząstkę wysyłamy w taki sposób, że kontrolujemy wysłanie tej cząstki. Jest jakiś mechanizm, który pozwala nam tą cząstkę wystrzelić, na przykład pociągamy za spust pistoletu i wylatuje kula nadświetlna i trafia obserwatora B, więc w przeszłości tej cząstki A, gdzieś tam w tym miejscu jest jakiś mechanizm, który tutaj tą lupą i kulkami zębatymi zaznaczyłem, który odpowiada dokładnie za to, że w danej chwili zostanie wystrzelona cząstka nadświetlna. Teraz wiemy oczywiście, że ten obserwator, ta cząstka B nic nie wie o tym, że za chwilę zostanie trafiona pociskiem. W związku z tym w jej przeszłości przed zdarzeniem B nie można wyczytać, przewidzieć, że za chwilę zostanie trafiona pociskiem. No, po prostu tego nie wie, bo to jest niezależna cząstka, która sobie gdzieś tam daleko siedzi. No ale jeśli tak jest rzeczywiście, że ten mechanizm istnieje w cząstce A, nie ma go w cząstce B, to zadamy następujące pytanie. Jaka jest przyczyna wysłania cząstki nadświetlnej w drugim układzie odniesienia? Bo w tym drugim układzie odniesienia cząstka wylatuje z B, trafia do A. Co spowodowało tę emisję w tym drugim układzie odniesienia? Otóż przed chwilą powiedzieliśmy, że mechanizm jest w jednej cząstce, drugiego nie ma, no to fakt ten nie może ulec zmianie tylko dlatego, że się zaczynamy poruszać. Innymi słowy, z perspektywy kogoś, kto trzyma cząstkę B, patrzy na nią, fakt wyemitowania nadświetlnej cząstki jest bardzo zaskakujący, jest nieprzewidywalny. W przeszłości cząstki B nie ma żadnej informacji o tym, że za chwilę dojdzie do emisji. Więc dla takiego obserwatora fakt emisji cząstki nadświetlnej wyglądałby jak coś kompletnie niedeterministycznego, jakby ta cząstka została wyemitowana w sposób nieprzewidywalny, dokładnie zresztą tak jak atom wzbudzony emituje foton, który też w nieprzewidywalnym momencie z tego atomu wylatuje. Coś takiego byśmy tutaj musieli zaobserwować. I teraz zwracam uwagę, że szczególna teoria względności jest oparta o taki postulat, że nie ma wyróżnionego inercjalnego obserwatora. W związku z tym żaden punkt widzenia nie powinien być lepszy od jakiegokolwiek innego, od jakiejkolwiek innej inercjalnej perspektywy. Co oznacza, że jeżeli w tym drugim układzie odniesienia cząstka wyemitowana w punkcie B nie może być przewidziana w żadnym lokalnym, deterministycznym opisie, lokalnym, czyli tylko poprzez patrzenie na cząstkę B, to oznacza, że również takiego jeszcze nie może być w pierwszym układzie odniesienia. Czyli jeśli w układzie primowanym, tym po prawej stronie, efekt jest, emisja cząstki jest niedeterministyczna, nie ma lokalnego deterministycznego opisu, to również takiego opisu nie może być w pierwszym układzie odniesienia, który jest po lewej stronie. Co oznacza, że należy zapomnieć o jakichkolwiek kółkach zębatych i jeśli mielibyśmy do czynienia z cząstkami nadświetlnymi, mielibyśmy je dopuszczać, miałyby one istnieć, to musiały być emitowane i absorbowane w sposób nieprzewidywalny, losowy. A co za tym idzie? Nie moglibyśmy ich używać do wysyłania informacji z prędkością nadświetlną, dlatego że żeby wysłać informację, to musiałbym umieć tę informację sformułować i stworzyć jakiś alfabet i na przykład zdecydować, czy wysyłam bit 0 czy bit 1, cokolwiek chcę napisać, zawsze to jest jakiś list, który chcę kontrolować. A mając takie cząstki nadświetlne, moglibyśmy tylko je emitować w sposób losowy i nieprzewidywalny, więc nie jest to żadna informacja. A zatem w zasadzie nie ma żadnego paradoksu związanego z istnieniem takich cząstek. I to jest tylko jeden prosty przykład, na którym będę musiał skończyć, ale w podobny sposób można pokazać, że nawet gdy ograniczymy się do zwykłych cząstek podświetnych, ale obserwatorzy, którzy patrzą na takie procesy, mogą być nadświetni, okazuje się, że nawet masywne cząstki, zwykłe, podświetne, muszą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. I cała ta reszta, o której pisał Feynman, również da się wyredukować z takiego bardzo elementarnego rozszerzenia szczególnej teorii względności. Także to taka mała kropelka w morzu naszego niezrozumienia.
wydaje się nam, że potrafimy zrozumieć troszeczkę coś więcej, ale cały czas, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że należy być, ufać bardziej Newtonowi niż coachingowi w tym, co wiemy, a czego nie wiemy. I chyba jest raczej tak, że bardzo trudno nam udzielić odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie z jakąkolwiek pewnością. Dziękuję.